Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek. Troszeczkę może być inny ten odcinek. Ze względu na to, że spróbuję zrobić trochę inaczej. Znajdujemy się w Poznaniu Głównym. I będziemy rozwijać zachód Polski. Większość tych budów transportu kolejowego staram się to przedstawić w szybkim timelapsie, aby ten odcinek nie był zbyt długi. Więc zaczynajmy. On jest taki. Popatrzmy. Tu mamy komunikację. Przede wszystkim tu udrożnić ruch. Czyli mówiąc krótko, komunikację miejską tutaj puścić do Świecka, Frankfurtu na Dodro, połączyć to z dworcem kolejowym. I bym chciał też połączyć Poznań. Czyli tak, tędy będę robił. Tutaj jakiś dworzec postawię i polecimy tędy jakoś tu i się włączymy tu do Warszawy. Dobra. Ja przestaję mówić, a wy będziecie widzieć timelapse.
szczęście.
Dobra, coś takiego mnie czeka teraz, czyli muszę to zrobić teraz, bo później to będzie ciężko. Czyli mówiąc krótko, duży węzeł. Tu jest linia obudowa towarowa. Tu jest Warszawa Zachodnia. Tu jest linia na Łódź. Tu jest na Radom w lewą stronę i w prawo teraz tam do Poznania. Niestety to muszę przerobić dość ostro. Nie będzie to łatwe, to na pewno. No ale zobaczymy. Dobra, ja działam. Wy oglądajcie jakieś przekąski, coś takiego na pewno się przyda. Dobra, widzimy się po.
Dobrze, węzeł na razie mamy taki. Zobaczymy, jak długo wystarczy. Ale mam nadzieję, że wystarczy. Ruszamy czas. Coś jeszcze nam zostało. Cargo. Chyba wiem, o co chodzi. Czasówka. Spróbujmy zrobić. My to zrobimy. A zaraz, może tak się uda. Szybciorka.
przystanki. Czyli tak, lecimy stąd. Tu. Tu. Znaczy przystanek i lecimy. Pociąg. I tu będzie tak. Po wschodniej. Teraz tak, centralna. Zachodnia. Kutno. Teraz tak. Mamy konin. Wypadałoby puścić. Ale. Nie będę tego robił. Bo ten poziom tu, żeby to nie było za bardzo. I puszczamy go do Poznania. Dobra. Oczywiście w późniejszym czasie te trasy się wydłuży. Być.
również. Ale już tutaj na pewno nie. No więc tak. Kotów Zachód? Czemu to się tak nazywało? Tak ma to być. Dobra. I teraz tak. Tu zrobimy peron numer 3. Dobra, trójka niech będzie. A tu nie będzie siódemka, tylko szóstka. Może być. Piątka. Czemu nie może być? Może być. Może gdzieś zwrot nic nie zrobiłem. Powinno być ok. Aha, dobra. Bo ja nie te kierunki. Dobra, czyli tak. 5. Tu będzie 5. A tu będzie 3. O. Przejrzeć. Okej. Tu jest cacy. Gdzie jest przerwa jakaś? Chyba, że włączenie mamy, mamy. Szóstka. Dwójka. Ojejku. Warszawa Zachodnia to ma być peron numer 2. A tu ma być peron numer 1. Dobra. Zgadza się. Jak trzeba. To Poznań. Moment, a tu sobie muszę jedną rzecz zrobić. Kanalizacja. Jeden kierunek. Nie wiem, stawiać, no ale dobra. Dobra, wszystko jasne. 160. I już jest bez problemu. Dobra, elegancko. Teraz tak, Poznań Kutno. Tutaj punkt. Ma być. Okej. Okay. Jest super. Już jeszcze nie nazwałem tego. Dobra, później to nazwę. Teraz tak. Jeden Poznań. Jezdnię pobudować, czy w lokomotywownie na przykład. Ja tu nic nie mam. O, ale to mogę mieć. Dobra. Tylko teraz pytanie, czy tu jest jedna, dobra. Lokomotywy. Jest pobytunie elektryczne.
gościmy tu. B09. Wagony pasażerskie. Mamy. To jest tak, klasa pierwsza. What? Dobra, widzę tak. Jedynka. Dwójka. Bo niestety, ale ja tu warsu, to ja tu nie widzę. W tej grze to właściwie wychodzenie z problemów to jest naprawdę. Jak to jest? Wschodnia, centralna, zachodnia. Centralna. I tu mamy. Temu znowu nie pasuje. Jedzie tu. Ma wjechać na. Tu ma wjechać na peron drugi. O, dokładnie. Tu ma wjechać na peron pierwszy. Z co mu odpierdziela? Dobra, zróbmy jakieś krzyżówki. Też nie rozwiązuje sprawy. Gdzieś tutaj coś jeszcze jest. Tu w ogóle pisze. Nie udało się połączyć wszystkich stacji. To się nie udało. Zachodnia tutaj szóstka. To raczej nie powinno mieć większego znaczenia. Nie mam żadnego pojęcia, co jest problemem w tym momencie. Przed chwilą było wszystko w porządku. Aha. Jakim cudem to się stało?
Oczywiście to jest do przebudowy ta góra cała, ale to koszty będą niemiłosierne. Ja to muszę jakoś inaczej rozbudować, przebudować. Oczywiście tu trzeba też wyjść na północ, na Białystok. A ten pociąg gdzie jest? I to mi się oczywiście nie podoba, to jest w ogóle katastrofalne. Jedzie ten pociąg czy co? Chyba przyspieszę to trochę ten czas. Możemy nazwać sobie. To będzie IC Warszawa Poznań. Poznań. Grecka. Dobra. Jest. Nic nie widzę. Przystanek niestety jest niezbyt prosty. Nie wiem, czy to zostawię, czy też pozmieniam to. To już pewnie na live'ach. No i na przyszłym live najbliższym, który się odbędzie, no to będziemy wybierać dla Simulation Games Geek Tomek. Według chęci chciał być obecny, więc jak będzie obecny na następnym live, no to jakiś Tomek zaprezentuje. Moduł akurat nie ma nic takiego większego, więc większego wyboru w sensie, więc będzie miał pewnie ten sam wybór co czarny. Zaraz, chwila, ale to jest... Aha, tu się nie zatrzymujemy, dobra. Live'ie, a tu zobaczymy do końca i